Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, napisał apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian. To jest hasło naszego nowego tygodnia, które właśnie rozpoczyna dzisiejsza niedziela jubilate. Jubilate znaczy radośnie wysławiajcie Boga. A co to jest ta radość? Te prawdziwe szczęście? Posłuchajcie, co o tym mówicie. Radość to jest tak, to jest przeciwieństwo od smutku. I radość mamy wtedy, kiedy bardzo nas coś albo ekscytuje, albo się z czegoś bardzo cieszymy i jest to niesamowite w naszym życiu. Radość i szczęście są dla mnie tak naprawdę synonimami, ale generalnie jak jest radość, to mam wrażenie, jakby mi w brzuchu tańczyło tysiące motyli, świat nagle wybuchł jakąś tęczą i w uszach słyszę najfajniejsze, wesołe piosenki. Radość można odczuć wtedy, na przykład jak Bóg zmartwychwstał. Każdy czuł radość chyba tak. I jak spędzamy czas z rodzicami i na przykład dostaliśmy wymarzony prezent. Odczułam radość, kiedy kochają mnie rodzice i ogólnie przyjaciele o mnie pamiętają. Radość to uczucie dawane przez Boga. Przykład, jak mówiła moja siostra, dostajemy prezent. Dostajemy od razu dwa, bo dostajemy od razu prezent od Boga, czyli radość. Ta radość to symbol... Ta radość to symbol miłości, przyjaźni i innych bardzo ważnych nam uczuć. To cieszenie się. Radość to uczucie, jak się coś udaje. Radość to dobre ma się dużo przyjaciół. A jak wy zdefiniowalibyście radość? Czym dla ciebie jest radość? Jest trzecia niedziela po Wielkanocy. Chcemy dzisiaj zwrócić uwagę na tą radość, która z tego zmartwychwstania Pana Jezusa powinna wypływać w naszym życiu. A fragment biblijny, który chciałabym nam dzisiaj wszystkim przedstawić, czytam u Ewangelisty Jana, gdzie w 15 rozdziale czytamy: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój ojciec jest rolnikiem. Każdą latorośl, która jest we mnie, nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby lepiej owocowała. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Tak jak latorośl nie może przynieść owocu sama z siebie, jeśli nie pozostanie w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie nie będziecie trwać. Ja jestem krzewem winnym, wy zaś latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc. Jak widzieliście, mam tutaj ze sobą właśnie taką obfitą gałąź winogron. One właśnie to jest owoc latorośli. I takie dobre owoce każdy z nas też może wydawać. A jak to jest możliwe? Wiecie, że jednym z tych owoców jest właśnie radość, o której dzisiaj mówimy? Mam tutaj takie zdjęcie latorośli. Pan Jezus powiedział, że On właśnie jest tą latoroślą. A my jesteśmy tymi tak jakby gałązkami. I każdy z nas, jeżeli jest wszczepiony w to drzewo, w ten krzew, czerpie z niego soki. Bierze coś dobrego i wtedy właśnie wydaje dobre owoce. Miłość, radość, przyjaźń. Wszystko to, o czym mówili wasi koledzy, definiując słowo radość. A jak to jest z nami? Czy także my wydajemy dobre owoce? W tym Słowie Bożym czytamy jeszcze bardzo ważną rzecz. Pan Bóg jest rolnikiem. On chodzi i opiekuje się.
Jeżeli jakieś listki usychają, jeżeli jakaś gałązka nie jest dobra, oczyszcza dany krzew z tego wszystkiego, co jest suche. Nie wiem, czy byliście, czy widzieliście na własne oczy winorośl, ale ja, będąc właśnie w Niemczech, zdarzyło mi się być w takiej wielkiej winnicy. Ciekawe było to, że pod tymi latoroślami było pełno suchych gałązek. Dlaczego? Ponieważ te suche gałązki, albo już takie, które nie wydają owocu, są odcinane, aby nie zabierać soku dla tych, które jeszcze w dobry sposób owocują. I tak samo my. W tej historii Pan Jezus uczy, że jesteśmy oczyszczani. Różne doświadczenia na nas spadają. Czasem jesteśmy chorzy, coś nam się dzieje nie tak. I to są takie momenty smutku. Ale wiecie co? Jeżeli trwamy w Panu Jezusie, który powiedział, że ja jestem krzewem winnym, to będziemy mogli czerpać soki. I On da nam siłę przetrwać przez wszystkie doświadczenia i sprawić, że ten smutek, to co się w danym momencie dzieje niedobrego, zamieni w radość. Bo tak jak wasi koledzy powiedzieli, czasem radość może być tylko z jakiegoś prezentu, czymś takim chwilowym. Ale w tą niedzielę dzisiejszą przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na radość, która wypływa z naszego wnętrza. Nie jest to takie śmieszkowanie, jak wy to teraz mówicie. Nie jest to robienie żartów, kawałów czy takie hi hi ha ha. Ale jest to takie głębokie uczucie szczęścia, radości wypływające ze środka, którym chcemy zarażać innych. Bo ta nasza radość to jest właśnie taki dobry owoc, którym możemy obdarzać drugiego człowieka. Dlatego życzę wam, abyśmy w tą niedzielę radowali się, starali się uśmiechać, ale nie tylko tak fałszywie, nie tylko poprzez jakieś żarty, ale tak z głębi duszy. Bo Pan Jezus zmartwychwstał i dzisiaj chcemy się właśnie z tego radować. Jest to wielka radość i nie wiem, czy znacie słowo entuzjazm, ale nauczmy się pewnej nowej piosenki. Piosenka jest bardzo łatwa i mam nadzieję, że chętnie się jej nauczycie. Zaśpiewajmy. Radość, 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 radość mają ci, których Panem jest Bóg. Radość, 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 radość mają ci, których Panem jest Bóg. Spytasz, skąd u mnie ten entuzjazm, Jezus? Spytasz, skąd u mnie ten entuzjazm? Jezus mnie zbawił, dał nowe życie, On mi swą radość dał obficie, to On mi daje ten entuzjazm. Jezus mnie zbawił, dał nowe życie, On mi swą radość dał obficie, to On mi daje ten entuzjazm. Próbujmy. Radość, 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 radość mają ci, których Panem jest Bóg. Radość, 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 radość mają ci, których Panem jest Bóg. Spytasz, skąd u mnie ten entuzjazm, Jezus? Spytasz, skąd u mnie ten entuzjazm? Jezus mnie zbawił, dał nowe życie, On mi swą radość dał obficie, to On mi daje ten entuzjazm. Jezus mnie zbawił, dał nowe życie, On mi swą radość dał obficie, to On mi daje ten entuzjazm. Chcę wam dzisiaj zaproponować zrobienie takiej oto winorośli. Możecie na niej, tak jak ja to zrobiłam, napisać werset, ten, o którym dzisiaj mówiłam. Ja jestem krzewem winnym, powiedział Pan Jezus. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc. Jeżeli lubicie winogrona, to wiecie, że one są bardzo słodkie. I także nasze owoce, takie jak radość, te, które dajemy innym ludziom, mogą być słodkie. No to do dzieła! Wszystko, co nam jest dzisiaj potrzebne naszej pracy plastycznej, pędzel, farby, zielona i fioletowa bądź różowa i kartka papieru. Na początek naszą dłoń
malujemy zieloną farbą. Ja już to zrobiłam, żeby oszczędzić czasu. Następnie odbijamy ją na rogu kartki papieru. To będzie podstawa naszego liścia z winogrona. I teraz delikatnie farbą domalowujemy, tak żeby wyglądało to jak listek winogronowy. Możecie użyć jednego koloru farby, możecie użyć kilku kolorów farby. Także wszystko zależy od Was i Waszej inwencji twórczej. Kiedy mamy to już gotowe, polecam, aby zostawić to do wyschnięcia, zanim zaczniemy robić kolejną czynność. Także na chwilkę zostawiamy, w tym czasie idziemy umyć rękę. Kiedy nasz liść już wyschnie, ja sobie tutaj rozłożyłam farbę, bierzemy nasze korki, maczamy i odbijamy kółka, tak żeby stworzyć winogrona. No, moja farba jest trochę gęsta. Albo po prostu jej za dużo dałam na początek. O. I troszkę mniejszy, bo jak wiecie, jak pokazywałam, każda kiść winogron ma różnych rozmiarów winogronka. I zostawiamy do wyschnięcia.